To jest taki całodzienny piknik z elementami przede wszystkim właśnie takiej prezentacji sprzętu wojskowego, więc jest kilka jednostek, o tak bym powiedział, wystawionych przez 15. Giżycką Brygadę Mechanizowaną. Jest również w ogóle sprzęt Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Co to za urządzenie jest? Wiesz już? Działo przeciwlotnicze. Syn takie zacięcie militarne od dawna przejawiał, bo widzę tą działkiem. Ale lubi, interesuje się historią, prawda? Samoloty, statki, okręty, buduje z Lego takie modele, że aż głowa za ma. Czyli taka majówka to dla niego tak. Wymarzona sprawa. Tak, tak, tak. I mam nadzieję, że cały dzień w oparciu o kilka takich jak na przykład konkurencję strzelecką, jak konkurencja prowadzenia UAZa, samochodu typowego w przeszłości dla spraw wojskowych, jak bieg sprawnościowo-terenowy praktycznie z wskazaniem na różne punkty, azymuty, odszukiwania, więc fajną zabawę. Konkurs plastyczny dla młodzieży i dla dzieci. No i oczywiście skoki spadochronowe, no wprawdzie nie dla publiczności, ale za to dla tego, żeby sobie mogli popatrzeć, bo będą skakali spadochroniarze kwalifikowani, mający stosowne uprawnienia, Zaru Klubu Warmińsko-Mazurskiego. No, a patrz, tam tu jeszcze. Ale zobaczymy, tamten duży. No. Co tutaj fajnego zobaczyliście? Co tu jest? Samolot. Igor, a tobie co się najbardziej tu podoba? Bo Kacper to lubi samoloty tak oglądać, a ty? Helikopter. Duża frajda dla dzieciaków? Taka majówka, taka ekspozycja? No raczej na pewno, z tym, że ja pracuję w wojsku, także troszeczkę już widzą w tygodniu nieraz jakieś święto bardziej wojskowe, nie? Także kontakt taki mają, ale samoloty, helikoptery to... Tylko tutaj. Co to jest w ogóle? To jest model, prawda? To jest model. Ale latający. Latający. A silnik prawie jak w motocyklu. 150 boksach. Własna konstrukcja, własny projekt. I jak się to sprawuje? To znaczy, to jeszcze w sumie 2-3 loty miał, to jeszcze nieoblatany jest. Także, ale te 2-3 loty pierwsze? To znaczy już teraz pewne rzeczy, wyważenie poprawiłem i powinno już być dobrze. Niech mi pan powie, ile czasu